podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 29 grudnia 2023 roku, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w godzinach porannych w przestrzeń powietrzną naszego kraju od strony granicy z Ukrainą wleciał, jak to określono, niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Obiekt ten od momentu przekroczenia granicy aż do miejsca zaniku sygnału miał być obserwowany przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju. W kolejnych komunikatach podawanych w mediach społecznościowych zarówno Dowództwo Operacyjne, jak i Sztab Generalny Wojska Polskiego uściślił te informacje i tak z kolejnych doniesień mogliśmy się dowiedzieć, że naruszenie przestrzeni powietrznej nastąpiło o godzinie 7.12 w rejonie miejscowości Chorodło w województwie lubelskim i także z komunikatu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mogliśmy się dowiedzieć, że zdaniem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego była to rosyjska rakieta manewrująca. Dokładnie zresztą w tym komunikacie Sztab Generalny Wojska Polskiego napisał, cytuję, identyfikujemy go jako rosyjską rakietę manewrującą. Koniec cytatu. Ta rakieta po niecałych 3 minutach miała opuścić terytorium Polski. W rejon przekroczenia przez tę rakietę polskiej przestrzeni powietrznej miały zostać skierowane samoloty F-16, które patrolowały ten obszar i zostały także skierowane dodatkowe siły i środki z wojsk lądowych, sił powietrznych, a także wojsk obrony terytorialnej. Tyle jeżeli chodzi o te oficjalne komunikaty i warto się rzeczywiście przyjrzeć tym informacjom i oczywiście wrócić także do najpoważniejszego incydentu związanego z toczącą się na Ukrainie wojną, którego świadkami byliśmy w połowie listopada ubiegłego roku. Chodzi oczywiście o ten atak rakietowy na Przewodów. Na teren tamtejszej suszarni zbóż spadła wówczas rakieta, która zabiła 2 rolników. Ten przykład Przewodowa jest bardzo znamienny, bo warto pamiętać reakcje mediów, reakcje polityków, reakcje w ogóle osób publicznych wtedy po tym ataku. W pierwszych chwilach po ujawnieniu tej informacji media, no choralnie można powiedzieć, okrzyknęły, że była to rosyjska rakieta, że doszło do ataku Rosji na Polskę. Niektórzy powoływali się nawet na artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, sugerując nawet, że Rosja wypowiedziała wojnę wszystkim państwom NATO. Warto pamiętać o tych bardzo emocjonalnych reakcjach wówczas, natomiast tutaj wszystkie dowody zebrane dotychczas wskazują na to, że rakietę tę wystrzeliła Ukraina. Zresztą to zdarzenie z listopada 2022 roku bardzo mocno nadszarpnęło relacje Warszawy z Kijowem, ponieważ władze Ukrainy konsekwentnie zaprzeczały i zaprzeczają nadal tym ustaleniom, które wskazują jednoznacznie na to, że rakietę tę wystrzeliła Ukraina. Władze Ukrainy nie współpracowały w prowadzonym przez Polskę śledztwie, nie pomogły tutaj zapewnienia, że takie powszechne dość na Zachodzie, że niezależnie od tego, kto wystrzelił rakietę, to winę za to ma ponosić Rosja i tak dalej, i tak dalej. Cała ta narracja, która była utrzymywana i jest zresztą utrzymywana obecnie na Zachodzie, w żaden sposób tutaj nie pomogła w takiej współpracy, którą Ukraina powinna była prowadzić ze stroną polską. Natomiast Ukraina całą tę tragedię w Przewodowie chciała wykorzystać dla swoich celów, konkretnie dla wciągnięcia Polski i innych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego do wojny z Rosją, do włączenia już takiego bezpośredniego militarnego NATO po stronie Ukrainy w wojnie z Rosją. To się na szczęście nie udało, ale niewątpliwie widać te zabiegi ukraińskich służb specjalnych, które bardzo mocno działały w tym kierunku. I chociażby w tym kontekście warto bardzo ostrożnie podchodzić do tego typu informacji, jakie dziś podało Dowództwo Operacyjne i Sztab Generalny. Widać także już historyczne
dramatyczne reakcje mediów, chociażby jeżeli otworzymy sobie stronę Polskiej Agencji Prasowej, możemy zobaczyć charakterystyczny nagłówek, cytuję, rosyjska rakieta nad Polską. To jest bardzo niebezpieczne, ponieważ w sposób kompletnie niepotrzebny podbija emocje. Doskonale wiemy, że w sytuacji, kiedy Ukraina przegrywa wojnę, kiedy kolektywny Zachód coraz mocniej opiera się przed dalszym finansowaniem Ukrainy, widzimy to chociażby po debacie wśród elit amerykańskich, widać jak mocno ograniczona jest ta pomoc dla Ukrainy. No, sytuacja, w której więc cała ta sytuacja takiego zwiększania napięcia będzie miała miejsce. Ukraina doskonale wie, że sama sobie nie poradzi i w mojej ocenie ukraińskie służby specjalne będą się uciekały do różnych zabiegów, być może także różnego rodzaju prowokacji, aby zwiększać napięcie w regionie, aby stwarzać taką perspektywę włączenia się innych państw do tej wojny, co oczywiście jest absolutnie niezgodne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym. I tutaj warto zaznaczyć, że Polska dzisiaj nie ma efektywnego systemu obrony powietrznej. Wbrew tym wszystkim narracjom rządowym, okołorządowym, całej tej propagandzie sukcesu, która była uprawiana przez ostatnie 8 lat, wiemy doskonale, że Polska nie ma efektywnego, skutecznego, kompleksowego systemu obrony powietrznej, a najlepszym tego dowodem jest to, co się wydarzyło 16 grudnia 2022 roku, kiedy rosyjska rakieta H-55 uderzyła pod Bydgoszczą i została znaleziona dopiero kilka miesięcy później, zupełnie zresztą przypadkowo, a rakieta ta uderzyła 16 kilometrów od centrum szkoleniowego NATO. I tutaj warto mieć to na uwadze w kontekście także tego, że przez ostatnie lata Wojsko Polskie zostało rozbrojone w interesie Ukrainy. Te mnóstwo sprzętu wojskowego, całego uzbrojenia, które zostało przekazane Ukrainie, nie zostało w żaden sposób na dzisiaj uzupełnione. Polskie siły zbrojne zostały rozbrojone w dużym stopniu. Ta ogromna pomoc, która została przekazana Ukrainie, którą można już spokojnie liczyć w setkach miliardów złotych, ta pomoc w żaden sposób nie przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa państwa polskiego. Wręcz odwrotnie, rozbrojenie, które się dokonywało i dokonuje na naszych oczach, jest czymś, co powinno być przedmiotem tak naprawdę śledztwa i działań prawdopodobnie również Trybunału Stanu. Trzeba tutaj jasno powiedzieć, że wojna na Ukrainie to nie nasza wojna. Ja o tym mówię konsekwentnie od samego początku, od lutego 2022 roku. Dziś po tych już blisko 2 latach widać jasno, że strona ukraińska jest absolutnie niewdzięczna, wiemy doskonale, że wdzięczność nie jest oczywiście żadną walutą w stosunkach międzynarodowych, ale naiwni polscy politycy tak naprawdę wierzyli w to, że Ukraina będzie w jakiś sposób wdzięczna, czy elity ukraińskie będą wdzięczne za okazaną przez Polskę pomoc, natomiast widzimy doskonale, że nic takiego nie miało miejsca, te wszystkie oskarżenia, łącznie z oskarżeniami na forum ONZ formułowanymi przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, jasno wskazują, że Polska będzie traktowana, czy może być traktowana nawet jako pewien kozioł ofiarny, na którego będzie się chciało zrzucić winę za niepowodzenia Ukrainy. Już zresztą takie głosy niechętne Polsce na Ukrainie są słyszane i widzimy, że elity ukraińskie zachowują się często bardzo arogancko wobec Polski i w mojej ocenie wcale bym się nie zdziwił, gdyby po przegranej wojnie elity ukraińskie obarczyły winą za przegraną wojnę właśnie Polskę. To jest coś, czego absolutnie powinniśmy unikać, takiego wariantu, gdzie Ukraina zaczyna się dogadywać z Niemcami ponad głowami polskich polityków i próbuje zrzucić winę właśnie na Polskę. Dalsza bezwarunkowa pomoc dla Ukrainy powinna być jak najszybciej zakończona, a władze państwa polskiego powinny koncentrować się na mediacji, na tym, aby jak najszybciej starać się zakończyć ten konflikt na Ukrainie. Jak najszybsze zakończenie wojny na Ukrainie jest w interesie wszystkich państw europejskich, bo skutki tej wojny wszyscy już odczuwamy. Natomiast tego podbijanie bębenka wojennego, podbijanie takiej narracji prowojennej,
jest czymś absolutnie niebezpiecznym, biorąc pod uwagę na słabość dzisiaj Wojska Polskiego, na słabość systemu obronnego państwa polskiego, z praktycznie nieistniejącą obroną cywilną. Wiemy doskonale, że Polska jest do żadnej wojny nieprzygotowana. Zresztą ja nie widzę żadnego powodu, aby Polska miała w ogóle angażować się w jakikolwiek konflikt zbrojny. To nie jest w naszym interesie. I czy tu mówimy o jakimś konflikcie w Europie, czy poza Europą, absolutnie to nie są nasze, wojny. Musimy także zdawać sobie sprawę, że bez względu na to, czy polska armia będzie liczyła 300 tysięcy, 400, 500, czy nawet milion, to nie jest żaden gwarant bezpieczeństwa narodowego. Wojsko Polskie w roku 1939 liczyło po mobilizacji ponad milion żołnierzy i nie uchroniło to Polski od upadku. Tylko efektywna dyplomacja, efektywne służby specjalne, dobrze prowadzona polityka zagraniczna, polityka opierająca się na zasadzie zero wrogów wśród sąsiadów, przy egzekwowaniu oczywiście naszych narodowych interesów, jest gwarantem bezpieczeństwa. Dlatego normalizacja relacji z Rosją i Białorusią powinna być celem strategicznym dla polskiej polityki zagranicznej. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.
Dziękuję Państwu za uwagę.